Wy bardzo dobrze wiecie, że ja nie do końca za często sięgam po powieści fantasy, dlatego jeżeli już sięgam po powieść tego gatunku, a do tego jej patronuję, to musi być to coś naprawdę wyjątkowego. I jest! Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny sierpniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Klub marudnych, zaczytanych ciotek zaprasza Was na morską wyprawę, tam daleko hen, gdzie wschód spotyka się z zachodem. Zabieram Was na mroczne wybrzeża razem z Daniel L. Jensen, a to wszystko ze sprawą wydawnictwa Galeria Książki, we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik. Szykujcie się na świat bardzo luźno inspirowany Imperium Rzymskim, szykujcie się na morskie bitwy i na bogów, którzy lubią się bawić sprawami śmiertelników. Szykujcie się na prawdziwą przygodę! Wyobraźcie sobie świat podzielony równo na dwie połówki, na wschód i na zachód. Pomiędzy nimi bezkresne morze, czeluście i głębiny. Świat zachodu to tajemnica, to miejsce, o którym nikt nie może się dowiedzieć. Legendy o jego wybrzeżach kuszą nieodparcie wschodnie Imperium Kalendoru. Imperium, które gotowe jest podbić cały świat. Do świata zachodu należy m.in. Teriana i lud zwany Marinami, ludźmi morza o kapryśnych oczach jak toń morska właśnie, którzy pływają po oceanach, handlując i poznając nowe terytoria. Do świata wschodu natomiast należy Marek, żołnierz legendarnego 37. Legionu, który wraz ze swoimi współbraćmi podbił już pół świata, a który w sercu skrywa mroczny rodzinny sekret. Ich ścieżki przetną się, kiedy wieść o zachodnich wybrzeżach trafi w niepowołane ręce i w ten sposób losy wschodu i zachodu rozegrają się na ich oczach. I od razu zacznę dzisiaj od tego, że chociaż mroczne wybrzeża Daniel N. Jensen omawiane są w klubie marudnych zaczytanych ciotek, to nie jest to wyłącznie lektura fantastyczna dla młodszych czytelników. To fantasy z wyższej półki, opowieść uniwersalna, której świat jest pyszny i bogaty, intrygi są skomplikowane, porządnie polityczne, a sami bohaterowie są dojrzali i świadomi swoich własnych wyborów. Jeśli pamiętacie to nazwisko, to Daniel L. Jensen debiutowała powieścią o świecie troli i ludzi. Nie wiem, czy pamiętacie przeklętą pieśń to właśnie Daniel L. Jensen, ale uwaga, to właśnie Mroczne Wybrzeża były jej pierwszą napisaną książką i pierwszym wymyślonym przez nią i pokochanym światem. I widzę bardzo wyraźnie, dlaczego ta właśnie powieść nie była pierwszym wyborem wydawcy, a mianowicie dlatego, że młodzieżowych chwytów, które były tak bardzo modne w tamtym czasie, jest tutaj jak na lekarstwo, a miejscami nawet wcale. Mroczne Wybrzeże są powieścią pełną politycznych rozgrywek, pełną intryg, pełną bitew morskich, pełną przemocy i naprawdę brutalnych scen. Tutaj, słuchajcie, nawet przyjaźń zostaje bardzo boleśnie zweryfikowana, bo nie ma co ufać pierwszej, lepszej osobie, która się do nas uśmiechnie. Oj, co to, to nie. Tutaj liczy się życie, śmierć i honor. Tylko one będą w stanie połączyć te dwa zupełnie obce sobie światy. Nie zrozumcie mnie źle, są tutaj oczywiście tajemnice, są tutaj ożywione bóstwa i jest tutaj coś na wzór, no nazwijmy to może magii, ale może niekoniecznie, sami musicie zresztą się przekonać, ale przede wszystkim jest tutaj krew, jest tutaj poświęcenie i jest bezmiar ludzkiego okrucieństwa. Ogromnie spodobało mi się to ujęcie. To jest zupełnie coś innego niż do tej pory spotykałam w młodzieżówkach fantasy właśnie i dlatego również właśnie zdecydowałam się patronować Mrocznym Wybrzeżom. Inaczej tutaj są nałożone akcenty fabularne, inaczej tutaj rozkręca się tempo samej opowieści, a całość od pierwszych chwil pełna jest powagi, której na próżno szukać chociażby we wspomnianej przeze mnie serii o trollach. To jest, słuchajcie, zupełnie inny kaliber fantasy. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że Mroczne Wybrzeże to jest dopiero początek serii, to jest dopiero początek historii o Marku, o Terianie, o wschodzie i o zachodzie, o tym jak te dwa światy ścierają się ze sobą. Ja już się nie mogę doczekać kontynuacji. Daniel L. Jensen pokazała tutaj po prostu na co ją stać i wyszła poza młodzieżówkowe schematy. I teraz już dokładnie wiecie, czemu tej powieści patronuję. A jako, że dzisiaj mówimy o fantasy, a nie często rozmawiamy na Wielkim Buku o fantasy, to ja Wam dorzucę trzy inne książki, trzy powieści fantasy, które po prostu trzeba znać. Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena i powiem Wam, że nie przez przypadek Tolkiena nazywa się pisarzem ubiegłego stulecia, dlatego że jego opowieści to uniwersalne historie braterstwa, walki i poświęcenia, a również tęsknoty. To powieści jedyne w swoim rodzaju, sami zresztą pewnie już dobrze wiecie, ale co jest najlepsze, że to właśnie Tolkien z legend i z baśni z przedwieków sprowadził z powrotem do fantasy tak znane rasy jak chociażby elfy,
orki, czy hobity właśnie. Gra o tron George'a R.R. Martina i co prawda George nie jest pisarzem prężnym, nie jest pisarzem szybkim, ale jego saga Pieśni Lodu i Ognia to jest historia, której nigdy nie zapomnicie. No oczywiście z pierwszym tomem, czyli z grą o tron. Właśnie, a wiecie co jest najlepsze? To, że Martin inspirował się prawdziwą historią. I wreszcie Wiedźmin, ostatnie życzenie Andrzeja Sapkowskiego, czyli Wiedźmin, nasze dobro narodowe. I tak naprawdę to nie jest powieść, ale wstęp do całej sagi wiedźmińskiej, czyli jego zbiór opowiadań, ale tutaj idealnie zostaniecie wprowadzeni do całego wiedźmińskiego świata. Kochani, a teraz razem z wydawnictwem Galeria Książki zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz Mrocznych Wybrzeży do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: jaka jest Wasza ulubiona opowieść fantasy? Może być film, może być książka, może być komiks, może być gra. Do wyboru, do koloru, to Wy właśnie wybieracie. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach. Pod filmem konkurs trwa do 10 września, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Co więcej, kochani, słuchajcie, mam dla Was specjalny kod rabatowy właśnie na Mroczne Wybrzeże. Mam dla Was mega zniżkę, zajrzyjcie do opisu pod filmem, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a na dokładkę słuchajcie, na blogu Wielkiego Buka pod wpisem znajdziecie pierwszy rozdział tej powieści, więc możecie się od razu z nim zapoznać i zobaczyć, czy ta opowieść jest właśnie dla Was. A my kochani widzimy się już niebawem, do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na najlepsze książki 2019 pierwszego półrocza, mój subiektywny wybór najlepszych z najlepszych. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!